Co jest najważniejsze w Wielkim Poście? Co jest taką centralną sprawą, o której w Wielkim Poście nie wolno nam zapomnieć? To jest to, o czym słyszeliśmy w pierwszych słowach pierwszego czytania. To mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym sercem. O to chodzi. Chodzi o nawrócenie. Tyle, że co to oznacza nawrócić się? Nam się może wydawać, że doskonale wiemy, co to znaczy nawrócić się. Najczęściej rozumie się to w ten sposób, że trzeba zmienić swoje postępowanie, że się postępowało do tej pory może nie najlepiej, upadało się w grzechy, a teraz trzeba zmienić swoje postępowanie i żyć bezgrzesznie. Otóż nie. To nie o to przede wszystkim chodzi. Gdybyśmy sięgnęli do słowa, którego używa Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, aby powiedzieć nawróćcie się, czy nawracajcie się, to zobaczylibyśmy, że to słowo w oryginale, w języku greckim, znaczy co innego. I ono brzmi, jak pewnie słyszeliście, metanoeite, albo metanoesate. Metanoia to jest nawrócenie w języku greckim, w tym języku, w którym został napisany Nowy Testament. Więc to słowo, jeśli wejść w nie, ono oznacza zmienić sposób myślenia. Nie chodzi przede wszystkim o zmianę sposobu postępowania, ale o zmianę sposobu myślenia. Zresztą prorok Joel też tam to mówi, czy Bóg przez proroka Joela: nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Nie chodzi o to, co zewnętrzne. Chodzi o to, co wewnętrzne. Chodzi właśnie o nasze serce. Dlatego, że według Biblii człowiek myśli nie głową, tak jak tutaj nasi profesorowie, ale myśli sercem. Człowiek jest jednością. Nie można go podzielić na umysł, na wolę, na uczucia, to wszystko zawsze idzie razem. I jak nie idzie razem, to dzieje się niedobrze. Stąd też zmienić sposób myślenia, znaczy zmienić sposób także odczuwania, zmienić sposób w konsekwencji dopiero postępowania. Bo jeśli człowiek nie zmieni swojego myślenia, jeśli się nie zmieni jego serce, to nawet jak sobie postanowi, że czegoś przez jakiś okres nie będzie robił, albo że w ogóle nie będzie robił, efekt będzie taki, że wróci wcześniej czy później do tego. A może nawet nadrobi to, co w swoim poczuciu stracił przez ten okres wyrzeczeń. A więc przede wszystkim zmienić sposób myślenia. Jak zmienić sposób myślenia? Mówi tekst biblijny: przez post, płacz i lament. W Ewangelii Pan Jezus daje nam trzy rzeczy, które nazywa sprawiedliwością, a co na język polski przetłumaczono jako uczynki pobożne. Na czym polega ta sprawiedliwość? Otóż Pan Jezus mówi o poście, modlitwie i jałmużnie. I to też proponuje nam Kościół na ten Wielki Post. Post, modlitwa i jałmużna. Biblia widzi człowieka przede wszystkim jako ciało, jako duszę i jako ducha. I te trzy rzeczy odpowiadają tym czym, że tak powiem, poziomom czy aspektom człowieka. Post, modlitwa i jałmużna. Po co one są? Nie tyle po to, żebyśmy się, jak to się mówi po polsku, umartwiali, ale jeśli już umartwiali, to przede wszystkim umartwiali naszą pychę, nasze wyobrażenia o sobie samych. Bo na tym polega w pierwszym punkcie nawrócenie, abym ja poznał samego siebie, abym zobaczył, jak jestem i abym odkrył, czy odkryła, jak bardzo potrzebuję Pana Boga, jak bardzo potrzebuję Jezusa Chrystusa i jak ta Wielkanoc, to co wtedy będziemy świętować i co wtedy się będzie wydarzać, to znaczy zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad szatanem, nad grzechem, nad śmiercią, jak to wszystko jest mi bardzo potrzebne.
Post ma właśnie to pokazać. To ma pokazać też modlitwa wydłużona, bardziej intensywna w Wielkim Poście. I jałmużna. I te trzy rzeczy zawsze muszą iść w tej trójce. Nie powiem w parze, bo w parze się idzie we dwoje. Ta trójka musi być zawsze razem. Nie może być postu bez modlitwy i jałmużny, nie może być modlitwy bez postu i jałmużny i nie może być jałmużny bez modlitwy i postu, bo zaangażowany musi być cały człowiek. I post bez modlitwy i jałmużny zamienić się może w jakąś kurację odchudzającą. Zresztą są teraz także przez ludzi, którzy nie wierzą w Boga, proponowane różne posty dla wyzdrowienia. To nie jest post, którego Pan Bóg od nas oczekuje. To nie jest post, który prowadzi do Boga, który prowadzi do prawdziwego szczęścia. To nie jest post, który prowadzi do nawrócenia. To jest post egoistyczny, w którym koncentruje się wokół samego siebie. Niewątpliwie jest dobrą rzeczą stracić parę kilogramów, jeśli się ma ich za dużo. Ale to jest cały czas kręcenie się wokół siebie. Jeśli nie ma modlitwy, jeśli nie ma tego zwrócenia się do Pana Boga i jeśli nie ma jałmużny, czyli w gruncie rzeczy walki z bożkami tego świata, z tym, co posiadam, z tym, do czego jestem przywiązany czy przywiązana. Także modlitwa, jeśli nie towarzyszy jej post, jeśli nie towarzyszy jej jałmużna, czym się staje? Staje się załatwianiem egoistycznych rzeczy swoich z Panem Bogiem. Staje się rodzajem religijnego egoizmu. Trzeba o tym pamiętać, że modlitwa czy religijność może się wyrodzić właśnie w taki swoisty egoizm religijny, w którym ja załatwiam swoje sprawy, ja się troszczę o siebie samego, czy o siebie samą, o moje dobro duchowe, a nie widzę innych. Owszem, także Pana Boga widzę tylko w tym kluczu, żeby mnie było dobrze. Dlatego też musi towarzyszyć post i jałmużna. I wreszcie jałmużna. Czym się staje bez modlitwy i bez postu? No staje się zwykłą ludzką dobroczynnością i też takim poczuciem, że ja jestem w porządku, że ja jestem dobry czy dobra, bo dzielę się tym, co mam z innymi. Nie o to chodzi w jałmużnie. W jałmużnie chodzi przede wszystkim o to, żeby wydać, tak jak w przypadku postu i modlitwy, wydać walkę duchową temu, do czego jestem najbardziej przywiązany. Takim bożkiem tego świata są dobra materialne, są pieniądze. Sami wiecie, wystarczy zajrzeć do naszych sądów. Możecie podejść tu w Krakowie do sądu na ulicę Sądową i zobaczyć, o co się toczą sprawy. 90 parę %, jeśli nie 99,9, to są sprawy o pieniądze, o majątki. Widać, jak ludzie, być może dotyka to także nas, przywiązani są do tego, co posiadają. Dlatego to wezwanie do walki z naszymi przywiązaniami, żeby na pierwszym miejscu był Pan Bóg, a nie dobra materialne. I temu służy jałmużna. My jesteśmy w tym okresie szczególnym dla nas, bo to będzie szczególny Wielki Post w życiu nas wszystkich. Wielki Post naznaczony wojną. Naznaczony też całą falą uchodźców, którzy już do nas docierają. Już pierwsza fala uchodźców z Ukrainy dociera, czy dotarła do Krakowa. Być może widzicie ich nawet na ulicach. Wczoraj ich widziałem. I chodzi teraz o to, aby nie tylko z ludzkiej dobroczynności, hojności dzielić się z nimi, ale także robić to ze względu na Pana Boga, żeby dzielić się nie tylko tym, co mi zbywa, ale także tym, czego ja potrzebuję. Więc post, który jest wydaniem walki w wygodzie swojego ciała ze względu na Pana Boga. Wydłużona modlitwa, do której będzie bardzo wiele okazji w Wielkim Poście, poprzez rekolekcje, poprzez nabożeństwa wielkopostne, ale także poprzez prywatne nasze praktyki, do których jesteśmy zachęcani, abyśmy się modlili za tych, którzy tego szczególnie potrzebują. I właśnie jałmużna, ta walka z bożkami tego świata. Modlitwa to jest walka o mój czas. Ile czasu daję Panu Bogu, a ile przeznaczam tylko dla siebie.
Post, jak mówiłem, walka z tą wygodą, do której coraz bardziej się przyzwyczajaliśmy. Rzecz w tym, by sobie jej odmówić. Dlatego też jesteśmy zachęceni do tego, by podejmować postanowienia wielkopostne. I źle by było, gdybyśmy sobie postanawiali rzeczy, które nam się udadzą. I z góry wiemy, że się nam udadzą. Bo wtedy nie odkryjemy tego, co najważniejsze. To znaczy, jak bardzo jesteśmy słabi i jak potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Jego zwycięstwa nad szatanem, nad grzechem, nad śmiercią, także w naszym życiu. Dlatego, jeśli będziecie myśleć o postanowieniach, a dobrze by było, wybierajcie to, z czym sobie nie radzicie. I być może nie poradzicie. Bo to będzie bardzo dobre doświadczenie, żeby widzieć, kim ja naprawdę jestem. Pierwszy punkt nawrócenia, jak mówiłem. Zobaczyć, kim ja jestem. Co się kryje w moim sercu. I jak bardzo sam czy sama nie radzę sobie z tym na tych trzech poziomach właśnie ciała, duszy i ducha. Żeby sobie czegoś odmówić albo postanowić coś robić, czego nie chcę, co mnie odrzuca, a co jest słuszne i właściwe, abym to czynił. I wtedy, doświadczając swojej słabości, będziemy widzieć, jak potrzebna jest nam moc Pana Boga, Jego zwycięstwo w naszym życiu, zwycięstwo Jezusa Chrystusa, i będziemy wołać o pomoc. I Wielkanoc nam tę pomoc przyniesie. Rozświetli nam te wszystkie ciemności, które nas otaczają, i Pan Bóg czeka na to, abyśmy odkryli przed Nim swoją słabość. Bo nie myślmy, że to nasza słabość jest problemem dla Pana Boga. To jest szansa, żeby w naszej słabości objawiła się moc Pana Boga. Natomiast problemem dla Pana Boga jest nasza niewiara. To, że Mu nie ufamy. Więc jesteśmy wezwani do ufności, do postanowień wielkopostnych, do tych trzech uczynków zwanych pobożnymi, które Pan Jezus w oryginale nazywa sprawiedliwością, do postu, modlitwy i jałmużny. I przyjmijmy to słowo, kierujmy się nim. Oby nam Pan Bóg w tym wszystkim towarzyszył i przypominał, byśmy nie zapominali o tym, do czego dziś nas wzywa. A teraz będzie ten obrzęd posypania głów popiołem, przy którym kapłan wypowiada słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zmieńcie sposób myślenia o sobie i o Bogu. O sobie, to znaczy zobaczcie, jak jesteście słabi czy słabe, i o Bogu, który pragnie się wam objawić przez Ewangelię. To znaczy, że Bóg kocha grzesznika, że go podnosi, że to On, nie my sami, czynimy siebie świętymi. Ten popiół ma też to drugie znaczenie. Kiedyś wypowiadało się też te słowa i można je dziś użyć. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, bo to jest ta nasza największa słabość. I być może tego, kiedy boimy się, że wojna może dotrzeć i do nas, że to najbardziej do nas dociera teraz, ta fundamentalna nasza słabość, która nazywa się naszą śmiertelnością. O tym nie myślimy, ale Pan Bóg daje nam takie doświadczenia w życiu, czy przez choroby, czy właśnie przez zagrożenie wojną, kiedy to do nas z mocą dociera. I wzywa nas, abyśmy Mu właśnie w tej naszej sytuacji, naszych słabości, naszej śmiertelności i innych słabości zaufali, powierzyli się. Amen.